I wracamy do naszego studia. A teraz naszym gościem Kacper Kita, portal Nowy Ład. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Panie redaktorze, w Polsce, o czym już mówiliśmy wczoraj, protesty rolników, ale nie tylko w Polsce, przedwczoraj w Brukseli dość gwałtowne również protesty rolników, protesty tych, którzy żyją z uprawy roli, i tak jest w wielu krajach europejskich. Na ile ten protest przemebluje Europarlament już w czerwcu, na ile to jest protest, który zmienia trochę oblicza europejskiej polityki? Tak, no oczywiście przekonamy się 9 czerwca, niemniej na pewno ten protest bardzo wzmacnia, te protesty wzmacniają partie kontestujące główny nurt europejskiej polityki, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę klimatyczną. No i na pewno możemy się spodziewać, że Parlament Europejski to będzie, Parlament Europejski tej nowej kadencji będzie Parlamentem Europejskim, który będzie najsilniej w historii reprezentowane, najsilniej w historii będą reprezentowane partie prawicowe, czy te tak zwane populistyczne, narodowo-populistyczne, które krytykują Europejski Nowy Zielony Ład, które krytykują ten główny polityczno-kulturowy kierunek polityki unijnej. Widzimy to w sondażach w wielu krajach. Widzimy, że we Francji Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, które no bardzo pasuje tutaj profilowo, ponieważ od lat stosuje taką retorykę klasową i odwołuje się do haseł właśnie obrony ludu, w tym rolników, ludu i klasy średniej wobec wielkich korporacji, międzynarodowych instytucji unijnych, państwa narodowego względem globalizmu i tak dalej. Ma w tej chwili przewagę nawet 10 do kilkunastu punktów procentowych w różnych sondażach nad partią Macrona. W Niemczech zobaczymy, ale no AfD też ma około 20%, Le Pen ma około 30%. W mniejszych krajach takich jak, ale też istotnych, takich jak Włochy, Hiszpania, ale też na przykład Austria, Holandia. Wszędzie tam widzimy potencjalnie wysokie wyniki tego typu partii, zwłaszcza w Austrii i w Holandii, gdzie mogą one wygrać. W Portugalii, w FP i Hertfilders, nawet w Portugalii, w której od upadku Salazara nie było tak naprawdę partii odwołujących się do prawicy silnych, a w parlamencie właściwie żadnych, będziemy teraz mieli partię Czeka, która ma szansę powalczyć nawet o 20%, więc tego typu ugrupowania no, ewidentnie są na fali, z tym, że też oczywiście to nie jest tak, że one zyskają większość w wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo tak też nie jest, ale na pewno się bardzo znacząco wzmocnią. A co z ideą walki ze zmianami klimatu? W Polsce, jak się patrzy na sondaże, przytłaczająca większość Polaków popiera rolników. To są takie odczyty rzędu 75-77%, kilka procent jest przeciwko, 6, 4, 5. Nawet jak się te poparcie zestawia na przykład z ideą ratowania klimatu, ratowania planety, to i tak polscy respondenci mówią, Polacy mówią, no wolimy ratować rolnika niż realizować agendę klimatyczną. Tak samo na to się patrzy w Europie Zachodniej. To jest taka rewolta przeciwko pomysłom ograniczania poziomu życia, żeby zwalczać emisję CO2. Myślę, że zarówno Polacy, jak i Europejczycy w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę, że oczywiście trzeba dbać o środowisko, klimat i tak dalej. Niemniej no, europejskie rolnictwo nie emituje nawet 1% emisji CO2 w skali świata. Tak, Europa emituje kilka procent, 6-8 według różnych szacunków. Tak, więc pomysł, że jeżeli zlikwidujemy europejskie rolnictwo, to sytuacja klimatyczna w skali świata się jakoś znacząco poprawi, jest oczywiście irracjonalny. To jest taka polityka dawania świadectwa, która tak naprawdę skutkowałaby prawdopodobnie tym, że po prostu inne kraje, które z innych kontynentów, takie jak Indie, czy Chiny, czy Stany Zjednoczone, po prostu dalej robiłyby to, co robią, zwłaszcza Indie i Chiny, a Europejczycy swoje rolnictwo by zamknęli, a my tylko byśmy się uzależniali od importu żywności spoza Unii Europejskiej, z krajów, gdzie tego typu wyśrubowanych polityk klimatycznych nie ma.
Natomiast no, mamy tutaj takie bardzo ciekawe zderzenie jakby ideologii z twardą rzeczywistością portfelową. Tak? Z jednej strony mamy hasła, które bardzo fajnie brzmią w teorii, że właśnie, że trzeba chronić klimat, trzeba dbać o przyszłość naszych dzieci i tak dalej, ale w praktyce ludzie często postrzegają przyszłość swoją czy przyszłość swoich dzieci do bardziej przez pryzmat tego, czy mają pieniądze na jedzenie, mieszkanie i tak dalej dla siebie i swoich bliskich, a nie takich abstrakcyjnych celów klimatycznych. Więc wydaje się, że rzeczywiście no, coraz więcej osób po prostu no, nie chce składać w ofierze swojego A z drugiej strony, taka była idea, dobrostanu. Że Europa da przykład, że my będziemy tak ekologiczni, tak zetniemy własne emisje CO2, że tym samym zawstydzimy i Amerykę, i Chiny, i Indie, i one pójdą naszym śladem. No jak nie wstydem, to wprowadzimy specjalne cła ochronne, które spowodują, że może inni będą truć, ale żeby na nasz rynek wejść, będą musieli być bardziej zieloni, a my będziemy, no, nasz rynek nie zostanie zalany, bo właśnie to cło węglowe będzie nas chroniło. Ten sposób myślenia, ta idea na temat gospodarki cały czas jest w Europie aktualna, czy to już się w ramach tych protestów rolniczych skończyło? Ja myślę, że jest to, że jest aktualne, że jesteśmy jeszcze bardzo, bardzo daleko od jakiegokolwiek zwycięstwa tych protestów. Myślę, że to, że w tej chwili mamy od kilku tygodni, czy nawet powiedzmy 2 miesięcy tego typu protesty, to absolutnie nie znaczy, że doszło jeszcze do jakiegoś zwycięstwa, ponieważ politycy, ale też grupy interesu, którym zależy na tym, będą bardzo się starały po prostu rolników przeczekać, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że zaraz będzie wiosna, a rolnicy wiosną będą po prostu musieli zająć się swoimi uprawami. I na pewno będzie też chęć przeczekania rolników do wiosny, a potem do wyboru do Parlamentu Europejskiego, a później robienie dalej tego samego, więc ta presja będzie cały czas bardzo potrzebna na polityków. Presja zarówno samych rolników, jak i myślę szerszego społeczeństwa, bo myślę, że tutaj dotykamy też, stoją pan o tych sondażach, dotykamy kwestii, która jest fundamentalna, bo jedno jest powiedzieć, że jest się przeciwko czemuś, a drugie to jest zagłosować na partię, która jest przeciwko czemuś. W Europie nigdy nie było większości na przykład za tym, żeby sprowadzać na dużą skalę imigrantów z krajów muzułmańskich. Ale nigdy wypadało nie było też głosować większości, na takie partie, nigdy nie które było też ściągają. Większości, która by zagłosowała na partie, które były przeciwko temu, ponieważ dla ludzi nie był to aż tak priorytet numer jeden, żeby tylko przez to determinowali swój głos. I podobnie będzie w kwestii rolników. To, że 70% ludzi popiera rolników, to nie znaczy, że zagłosuje 70%, ani nawet, że zagłosuje 30%. Ale jak się patrzy na wypowiedzi premiera Tuska czy innych polityków Platformy, to nagle się okazało, że Platforma nic tak przez lata nie robiła, jak walczyła z Zielonym Ładem i walczyła z agendą Unii Europejskiej. No i pytanie, jak wiele osób to kupi, tak, że partia, która ma w swoim, koalicja obywatelska, która ma w swoim gronie partię zielonych, nagle staje się, czy próbuje się ubrać w piórka partii, która z ekologią unijną walczy od lat i od dekad. Tego typu wolty mogą być skuteczne na polskim rynku wyborczym. Do pewnego stopnia na pewno, ponieważ ogromna część polskiego społeczeństwa, duża część, zobaczymy jak duża, ale duża część polskiego społeczeństwa funkcjonuje w swoich bańkach i uwierzą, że ich polityk jest dobry i wspaniały zawsze. I to działa jakby nie tylko jeśli chodzi o wyborców Platformy, o część ich oczywiście, bo nie wszystkich. Po prostu poziom polaryzacji, takiej plemienności, trybalizacji polskiej debaty publicznej jest na tyle wysoki, że ludzie uwierzą we wszystko, tak jak no, jeśli chodzi o, jak się ludzi zapytać, która partia jest prorosyjska, to też zazwyczaj po prostu zwolennicy Platformy powiedzą, że PiS, zwolennicy PiSu powiedzą, że Platforma i tak się można przerzucać w nieskończoność. To już ostatnie, i tak samo będzie pewnie tutaj. Ostatnie pytanie o te sondaże. OKO.press bardzo się niepokoi, że te sondaże to nie jest tylko wymiar wsparcia dla rolników, ale przez to Polacy chcą pokazać, że nie chcą ambitnej agendy ekologicznej, że to jest taki... Myślę, że Polacy rzeczywiście nie chcą. Jest to coś, co elity... Ale boją się przyznać, boją się, żeby powiedzieć wprost respondentów, że nie chcą chronić klimatu, tak jak to widzi Komisja Europejska, więc bezpiecznie wybierają poparcie dla rolników jako taki zakamuflowany wyraz także własnych poglądów na termomodernizację obowiązkową domów, na zakaz kotłów gazowych, na zakaz aut spalinowych i tak dalej, na te wszystkie pomysły, które płyną z Brukseli do nas teraz.
Tak, myślę, że jest to, te protesty rolników to jest największa szansa od wielu lat, żeby rzeczywiście wpłynąć na tę politykę w taki sposób, żeby ona była racjonalna i nie uderzała w sposób potencjalnie makabryczny w przyszłość Europejczyków i nie prowadziła po prostu do zubożenia dużej części Europejczyków, w tym Polaków oczywiście, więc jak najbardziej trzeba te protesty wspierać i niewątpliwie Okopres ma rację, że się ze swojej perspektywy martwi, ponieważ tutaj próbuje się te agendę narzucić społeczeństwu bez konsultacji, tak jak było z bardzo wieloma rzeczami, że się po prostu to narzuca odgórnie przez media, polityków, biznes, a potem się mówi, że to już jest nieuchronne, taka jest, takie są prawidła historii i nieuchronnie musimy w tym kierunku zmierzać, a każdy, kto to kontestuje, jest skrajnym, niebezpiecznym radykałem. I tak samo jest tutaj, temu trzeba się sprzeciwiać. O tym mówił Kasper Kita, portal Nowy Ład. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, miłego dnia. Ta rozmowa była możliwa dzięki zaangażowaniu naszych patronów, dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Przypominam na wszystkim patronom, którzy są z nami, bardzo, bardzo dziękuję. Tych trzech anonimowych patronów, ale też pan Jan i pan Arkadiusz dołączyli do naszego grona. Bardzo, bardzo dziękujemy, szczególnie, że jeden anonimowy patron został admirałem. To tym bardziej bardzo dziękujemy. A wszystkich słuchaczy, którzy doceniają pracę, zapraszamy, zachęcamy i prosimy, żeby odwiedzić adres patronite.pl/radiownet. A teraz już to skrzypienie w tle to jest manipulowanie, którego dokonuje Jakub Duszak przy naszym mikrofonie, żeby jak najlepiej państwo usłyszeli serwis informacyjny.